zaprasza serwis elektronarzędzi Outul Service. Serwis elektronarzędzi Outul Service, Krosno, ulica Kletówki 27. Telefon 883 413 759. Przebiegu gry, początek meczu u mnie, niektórzy wyszli tak jakby, nie wiem, byli jeszcze na wakacjach, z tego Partyzant nam zrobił zagrożenie, sytuację i mogli strzelić. Potem no, a straciliśmy bramkę w najgorszy możliwy sposób, bo po stałym fragmencie piłka zawieszona, nie pokryliśmy, nie wycofaliśmy się, nie pokryliśmy, straciliśmy bramki, potem mecz był wyrównany. Z naszą, myśmy grali piłką, Partyzant normalnie wycofał się i w drugiej połowie nas skontrowali, no wcześniej mogliśmy wcześniej przy troszkę większym szczęściu wyrównać. Nie będę komentował pracy sędziego, bo to szkoda słów na takich ludzi, na takiego gościa na środku, naprawdę proszę tego nie wycinać. Szkoda słów na takich ludzi, nie wiem, w przepisach nigdy nie było, jeżeli bramka się z obrońcą zdarzy, że a my mamy, piłka jest na ziemi, my mamy dobitkę do pustej bramki i sędzia w momencie przerywa grę, bo to jest niepojęte. To dla mnie, my mamy piłkę do pustej bramki, obrońca się zderzył gospodarzy z bramkarzem, piłka jest na ziemi, a sędzia momentalnie przerywa grę. No dla mnie jest to niepojęte, to była sytuacja do pustej, gdzie Konrad był i Juri na 1-1, no przykre to jest. Oni tylko potrafią mówić, żeby być spokojni, a oni sobie mogą gwizdać, pieniądze biorą. To już nie jeden powiedział. Także wie pan, ciężko czasami to wytrzymać, bo Partyzant ma na tyle dużą przewagę i mają skład i grają dobrze w piłkę, że praktycznie już są, że tak powiem, dwiema nogami w czwartej lidze i życzę im awansu i dobra jest, natomiast nie zrozumiałe jest to dla mnie zupełnie, naprawdę. Nawet tutaj remis, to i tak Partyzant ma dalej 12 punktów przewagi. Nie wiem, niezrozumiała postawa sędziego. Głupie tłumaczenia, faule bardzo ostre w pierwszej połowie, daje za wymuszenie karnego kartkę, 3 faule takie, że kopią na wysokości kolan, nie ma kartki, jeszcze coś próbuje tłumaczyć, no żałosne, przykre. Gratuluję im, bo zrobili więcej sytuacji, byli lepszą drużyną. Natomiast jest to żałosne i naprawdę nie wiem, trzeba się zastanowić, czy dalej cokolwiek, bo to szkoda nerwów. Ja rozumiem, że ja grałem w piłkę na nie najgorszym poziomie, więc rozumiem pewne rzeczy. Sędzia się może mylić, ale jeżeli robi takie coś jak w tej około 60 minucie, to znaczy, że sędziuje tendencyjnie i tyle. Dziękuję. Proszę to napisać. Do zakończenia rundy jesiennej został jeszcze jeden mecz, ale już dzisiaj chciałbym wszystkim zawodnikom bardzo podziękować za tą rundę. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, tworzymy historię po raz kolejny w targowiskach. Nie ukrywam, że chcemy wrócić po 8 czy bodajże 9 latach do czwartej ligi, ale jeszcze daleka droga przed nami. Co do meczu, wydaje mi się, że wygraliśmy zasłużenie. Byliśmy dojrzalszą drużyną, stworzyliśmy więcej dogodnych sytuacji. W pierwszej połowie no setka Krystiana Szubrychta, powinno być już 2-0. A potem wiadomo, jak jest przewaga tylko jednej bramki, no to może się wszystko wydarzyć. No ale na szczęście strzeliliśmy w drugiej połowie drugą bramkę i tak jak mówię, no wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo. Chcemy jeszcze postawić kropkę na D w Iwoniczu, na ciężki teren dla nas. Tydzień temu mecz w Kopytowej pokazał, że na takich wąskich stadionach i z takimi niewygodnymi rywalami gra się ciężko, ale tak jak mówię, no, tą kropkę na D musimy postawić i wygrać te wszystkie 15 spotkań, co na pewno będzie jakimś historycznym osiągnięciem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zawodnikom za tą rundę i widzimy się na wiosnę. Dziękuję. Dzięki wielkie.